Witam Was moi drodzy w kolejnym materiale z serii Online News. Teraz przed Wami najciekawszy komentarz spod ostatniego odcinka. Mielech pisze, nowy serwer Metino w 2021 roku, desperacja kipi z tego przedsięwzięcia. Od dawna Gameforge w obrębie Metina działa desperacko. Zresztą jak się dobrze przyjrzeć, nie tylko tutaj, bo inne gry też w ich łapkach umierają. A teraz przejdźmy już do przeglądu nowości. Mimo że wiele osób uznaje Star Citizen za największy przekręt w historii gier wideo, to akcja crowdfundingowa wciąż generuje ogromne pieniądze. Licznik na głównej stronie przekroczył właśnie kolejną magiczną barierę – 350 milionów dolarów. W sumie rozwój Star Citizen wsparło już ponad 3 miliony osób. I nic nie zapowiada, aby ta karuzela miała się zatrzymać. Star Citizen wciąż oddziałuje na umysły wielu graczy, którzy widzą w nim prawdziwego next-gena i grę, która raz na zawsze zdefiniuje gamingowy rynek. No dobra, ale ja tylko przypomnę, że w tym roku minie 10 lat od rozpoczęcia produkcji Star Citizena. Niech ten fakt da Wam trochę do myślenia. Trudno w to uwierzyć, ale tworzony od 6 lat Broken Ranks właśnie startuje z Closed Beta. Wczoraj, 15 marca, rozpoczęła się pierwsza część zamkniętych beta testów. To milowy krok w rozwoju gry oraz namacalny dowód, że Broken Ranks rzeczywiście pojawi się na rynku. Jak się dostać do Closed Bety? Nijak. Pierwsza faza jest skierowana do najbardziej zaufanych użytkowników, zaproszenie zostało już wysłane, ponadto każdy z uczestników musiał podpisać klauzulę poufności, więc raczej nie dostaniemy żadnego materiału z wewnątrz. Pierwsza Closed Beta potrwa 2 tygodnie, potem nastąpi zamknięcie serwerów i analiza zgromadzonego feedbacku. Na Waszym miejscu skupiłbym się na drugiej lub trzeciej closed becie. Tutaj szansa zgarnięcia wyjściówki będzie dużo, dużo większa. Po closed becie otrzymamy open betę, a następnie faktyczną premierę gry. Kiedy dokładnie? Trudno powiedzieć, ale na pewno jesteśmy już bliżej niż dalej. Broken Ranks to nowy polski CMMORPG nazywany także Tarn 2 lub Tarn 3D, którego ma cechować mroczna dojrzała fabuła inspirowana słowiańską mitologią, kulturą oraz historią. Nie chcemy zapeszać, ale może być to pierwszy MMORPG stworzony w Polsce, który odniesie międzynarodowy sukces. Ubiegłotygodniowy pożar jednej z największych baz danych w Europie spowodował ogromne szkody i jeszcze większe kłopoty dla tysięcy klientów. Niestety, wśród wirtualnych ofiar tej katastrofy jest Gloria Victis, czyli prawdopodobnie najpopularniejszy polski MMORPG na świecie. Wygląda to bardzo poważnie. Ze względu na ogromne szkody, kopia postaci oraz gildii została przywrócona do 1 marca. Oznacza to, że wszystko, co zdobyliście między 1 a 10 marca, zostało utracone. Bezpowrotnie? To zależy. Polscy deweloperzy pracują w pocie czoła, żeby odzyskać przynajmniej część danych z tego okresu. Poszkodowani gracze są proszeni o kontakt na adres mailowy. Black Eye Games przeprasza za problemy i zapewnia jednocześnie, że postara się jak najlepiej chronić kopie zapasowe w przyszłości, aby podobna sytuacja nigdy się już nie powtórzyła. Nie jest tajemnicą, że Tencent traktuje gry, które wydaje w Chinach nieco inaczej. Przykładowo, nasza wersja Path of Exile różni się od tej z państwa środka. Nie inaczej jest w przypadku League of Legends i to pod wieloma względami. Teraz pora przywitać kolejną nowość i odmienność, czyli abonament. Spokojnie, jest on w pełni opcjonalny. Do tego Tencent już od jakiegoś czasu wprowadza swoje firmowe subskrypcje do gier, które wydaje. Nie jest to zatem nic dziwnego i wcale nie musi to trafić do Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Jest duża szansa, że opcjonalny abonament do League of Legends pozostanie czymś wyjątkowym dla Chin. Cóż takiego w ogóle oferuje? Jak kupilibyście taką subskrypcję, to przez miesiąc moglibyście testować nowe skórki przed ich ewentualnym zakupem. Poza tym dostajecie 3 kody na RP do użycia w League of Legends, które mają wartość 2000 RP każdy. To zaś przelicza się na skórkę o wartości około 20 juanów, czyli u nas jakichś 11 zł. W paczce znajdują się również boostery do punktów doświadczenia oraz możliwość zmiany niku. Konto z abonamentem ma również automatycznie 30 poziom na jednym z serwerów. W Chinach jest dużo serwerów, więc trzeba kupować subskrypcje regularnie, aby wyboostować tak konto na wszystkich. Gdy już wszystkie zaliczycie, to potem będziecie mogli podbić konto na danym serwerze o 10 poziomów. Jeśli opłacicie abonament przez przynajmniej 3 miesiące, to dostaniecie również darmowy transfer konta na inny serwer. Cena takiej subskrypcji 68 juanów, czyli około 40 zł. Płacimy co miesiąc, ale czym dłużej jesteśmy w tym programie, tym więcej łakoci zgarniamy. Komunikat Interpid Studios w sprawie alfa testów Ashes of Creation.
Czyli tak, pierwsze prawdziwe alfa testy wystartują w połowie maja. Najpierw będzie to tygodniowy preview, a potem faktyczny Alpha One, podczas którego serwery będą otwarte cały miesiąc. Zaproszeni będą wszyscy Alpha One testerzy oraz oficjalni content creatorzy. Mówiąc Alpha One testerzy, mam na myśli osoby, które wsparły zbiórkę na Kickstarterze lub wykupiły najdroższą paczkę. Reszta z Was będzie musiała poczekać na kolejne fazy, które przebiegną już bez opóźnień, aż do premiery gry, która jest planowana na przełom 2022 i 2023 roku. Dark Flame Universe to fanowska wersja gry, która powstała na zgliszczach zamkniętego w 2012 roku LEGO Universe. I mimo, że prace nad grą trwają już 4 lata, to LEGO MMORPG aka Dark Flame Universe wciąż znajduje się w fazie alfa testów. Taki stan rzeczy będzie się utrzymywał, dopóki ekipa nie spełni kilku wymagań, czyli przejścia na system non-profit, naprawy krytycznych błędów oraz uruchomienia pełnoprawnej strony gry, która pozwoli zarządzać testerami. Najważniejsza jest ta pierwsza kwestia. Dark Flame Universe będzie mógł działać legalnie, póki nie będzie czerpał korzyści finansowych z subskrypcji czy jakichś mikrotransakcji. Zobaczymy, czy to się uda. Rynkowi na pewno przydałoby się jakieś LEGO MMORPG. No i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji wraz z dzwoneczkiem oraz łapeczki w górę. Mówił do Was Rejstus. Cześć!